Więc teraz pora, ażeby, ażebym założył słuchawki powiedział słynne słowa ja grab, ja grab, ja oka, ja oka, jak nie słyszysz, odbiór, game over i ażeby pojawiła się z nami na kanale Megi, Gosia Walsh. Czemu Megi, czemu Walsh? O tym wszystkim powiemy. To nie jest żadna, żadna tajemnica, ale to jest kobitka, panie i panowie, jak już są wiecie z, z, z tego, co tutaj mówię, która na co dzień... Która zajmuje się charakteryzacją. Pracowaliśmy przy okazji y, mojego ostatniego filmu o Horroru Dzieciak. Na pewno część z Was widziała ten film, bo pokazywałem go na, 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 na kanale i gadaliśmy o nim, było QA, ale zaraz zapytać ją sami. Panie i panowie, przedstawiam Wam y, Carycę Katarzynę charakteryzacji, osoba, która zna, z, wie na ten temat wszystko, bądź prawie wszystko. Panie i panowie, oto przed, nami, przed Wami gosia, Maggie Walsh. Raz, dwa, raz, dwa. Halo, halo. I jak się słyszymy? Halo, halo. Dzień dobry, dzień dobry. Cześć Gosiu, fajnie, że do nas dołączyłaś. Fajnie, że z nami okay. jesteś. Słuchajcie, dajcie znać, czy wszystko słychać, czy wszystko jest w porządku. O, widzę, że dołączają kolejne osoby i bardzo nas to, nas to cieszy. Tylko jeszcze odpowiem, PWP Lista zwycięzców w konkursie jest przy okazji z zeszłotygodniowego filmu, 10 najlepszych filmów roku 2020. Tam jest lista, lista zwycięzców. Słuchaj, Gosiu, bo masz tam Megi, a jest Gosia. Słuchajcie, panie i panowie, zaraz wytłumaczymy o co chodzi, czemu Gosia, a czemu, a czemu nie Megi. Powiedz w pokrótce o co chodzi. Czemu jesteś Walsh, a na przykład nie Kowalska? Bo mój mąż jest Irlandczykiem kochanym. Krótka piłka, pani Pan. Proste, wiadomo, łatwe, wszyscy wiedzą wiedzą o co chodzi. Słuchaj, mówiłem Ci kilka pytań, które miałem wcześniej, myślę, że już na ten temat dyskutowaliśmy, ale my się tak naprawdę spotkaliśmy przypadkiem, że tak powiem, bo słuchajcie, nie było planowane, że będziemy razem współpracować, ale, ale Lindsay, dziewczyna, z którą pracowałem przy okazji Predatora, która była, że tak powiem, ze mną być przy okazji, to może będzie ze mną troszeczkę dziwnie, ale z którą miałem robić dzieciaka. No co miało. Być. Strą mieliśmy pracować przy kręceniu filmu Dzieciak? O, tak lepiej. Pozdrawiamy, algorytm? Yy, okazało się, że nie może. I mówię, to poleźmy mi kogoś, który rzeczywiście jest dobry, super świetny, ekstra rewelacyjny, kogo takim mogę polegać. Ona nikogo takiego nie miała, oczywiście, więc poleciła mi Gosię. Żartuje, oczywiście, żartuje, yy, poleciła mi się i tak się, że tak powiem, yy, spotkaliśmy I, i kręciliśmy. no, no, no Kręciliśmy fajny film. Powiedz mi, czemu akurat charakteryzacja? Co się stało, że wpadłeś na charakteryzację, a nie wiem, nie kostiumy, nie peruki, nie dźwięk, albo na przykład muzyka, czy cokolwiek innego. Jak to się stało, że wybrałaś, w ogóle gdzie się, gdzie się, gdzie się uczyłaś yy, zawodu? ale ja tutaj popatrzę na, na pytania. Okej. Okay. Um, teraz jak powiedziałaś, tak myślę, kostiumy byłyby fajne też. Okej. Okay. Mm -hmm. um, jak byłam mała, gdy byłam małą dziewczynką, oglądałam taki serial, który się nazywał Beverly Hills 90210. Wow. Wow. I wszystkie te panie były bardzo ładne w tym. Mm -hmm. I pytałam się mojej mamy, dlaczego one są wszystkie takie ładne. I mm -hmm. mówię, ja, że ja bym nie mogła być aktorką, bo ja taka ładna nie jestem. A moja mama mi powiedziała, to jest makijaż. A ja powiedziałam, a co to jest makijaż? I tak dawała swoje kosmetyki, i się zaczęło. I się zaczęło. I w Polsce. Gdy wychodziłyśmy na jakieś imprezy, wiadomo, na studiach, a studiowałam dziennikarstwo na województwie e, na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim. Czyli zdecydowanie połączone kierunki. Trochę. <laughs> em, także gdzieś wychodziłyśmy na imprezy czy, czy, czy na jakieś koncerty. Oczywiście kolejka była, wszystkie dziewczyny malowałam. Miałam całe cztery pędzle wtedy, cztery, cztery czy trzy. Em, i potem przeprowadziłam się tutaj e, i tutaj, czyli do Irlandii. Pomyślałam, że byłoby fajnie właśnie zacząć robić to, co chcę. Jednak moi rodzice troszeczkę próbowali mnie wstrzymać, z tego względu, że no tak mi się wydaje, że troszkę post rodzice tak troszkę są, tacy, a dziecko z tego chleba nie będzie. Lepiej bądź prawnikiem, lekarzem. Coś, co, co rzeczywiście masz pewny zawód, co sprawi, że oczywiście najbardziej będzie wypłata każdego do co? Tak, dokładnie. Niemniej jednak mój wcześniej wspomniany mąż kochany mówi, jak zawsze chciałaś to robić, to czemu nie? I dzięki wspaniałej Unii Europejskiej otrzymałam dotację do kursu. Nie, przepraszam, pierwszy kurs y, opłaciłam sama. To był taki bardzo podstawowy kurs, robiłam go tutaj w północnej części Gablina. I y, y, to był, jak mówię, podstawy makijażu. Jakiś makijaż dzienny, makijaż wieczorowy, y, ślubny i tego typu sprawy, a później dzięki dotacji Unii Europejskiej zrobiłam już poprawny. Y, Kurs na, na temat, jak się robi to wszystko w teatrze, jak się to powinno robić na scenie, jak się to powinno, jak się powinno używać lateksu i innych takich produktów do efektów specjalnych. Bardzo ładnie. mi brakuje. Czasami mi brakuje słowa. Chciałam powiedzieć special effects. Brakuje mi słowa, bo wszystko czego się nauczyłam na temat makijażu, nauczyłam się tutaj e, i wiad, no, kursy były w języku angielskim, także czasem brakuje mi słowa, także przepraszam za to. Spokojnie, to wiesz, to, to jest normalne, ja przynam ci szczerze, że mm, dla, dla mnie, no to może trochę zabrzmieć dziwnie dla osób, które mieszkają w Polsce, ale no, to, że na przykład tutaj, jesteśmy w Irlandii, ktoś na przykład mówi, słuchajcie, jadę na holidaya, czy jadę na wakacje, to to niestety, że to powiem, to już jest normalne, ale w tym momencie, kiedy rzeczywiście operujesz tym cały czas, no pracując, panie i panowie, chcąc, nie chcąc, mówimy po, po angielsku, więc czasami m, ciężko się je przestawić. A potem też tak, też tak mam, no niestety, ja tutaj już jestem, ile też będzie, nie, będzie 18 lat. Jeszcze, przyjechałem, jeszcze przed Unią Europejską przyjechałem. Pozwolenie na pracę, jeszcze mam w paszporcie wbite piecząchy i tak dalej i tak dalej. Ale rzeczywiście, no to czasami się tych słów rzeczywiście zapomina. Ale to w porządku. Widzę, że masz tutaj pozdrawiają cię wszystko, wszyscy bardzo mnie to cieszy. Mówiłem ci spokojnie, nie stresuj się. widzowie na tym kanale są, są bardzo wyrozumiali, tolerancyjni. Widzisz, Torela, już mi się też, też wali. Tak światło za mocno u mnie dawało, coś tam się przełączyło, wyłączało, bo akurat kombinowałem ze zdjęciami. No ale dobrze, co no do, proszę, proszę. No mów. Co do mojego zdjęcia, boże, zdjęcia, co do mojego imienia, to już doszło do tego, że moja mama mnie tak nazywa. Wszystko zaczęło się od tego, kiedy wyjechałam na, do Stanów Zjednoczonych na cztery miesiące i e, tam stwierdzili nasi pracodawcy, że nas, że na po prostu dadzą nowe imiona. No i Małgorzata Margaret, Maggie. No i tak zostało, gdy tutaj przejechałam, przedstawiałam się wszystkim jako Maggie. No i teraz wszyscy, nawet moja mama, jak adresuje koperty, to M, E, G, I. No i widzisz, no i bardzo dobrze. No słuchaj, to jest. Mnie, mnie też w pracy nie nazywają Marcin, bo nie potrafią wymówić Marcin. Jest... Albo jestem Marsjaninem, jest Martian, albo Marcin. Marcin. Mar... I nawet, tam mówi do mnie Marson. tak sobie myślę, kurczę, jakiś Marcel Marson może, o co chodzi. Ale rzeczywiście jest. Jest w porządku. Zobaczyć co ja zobaczę, co piszą, piszą ludziska, czy rzeczywiście jakie są już pytania. Jeżeli nie, to ja zadam, bo rzeczywiście mam kilka, kilka mam takowych. No więc wiemy, czemu charakteryzacja i to dobrze, że rzeczywiście masz to sprecyzowane, skonkretyzowane, że wiesz, czemu, czemu tak chcesz, skąd taki pomysł na to. Czyli można powiedzieć, że od momentu, że tak powiem, wjazdu do Unii Europejskiej się tym zajmujesz? Można powiedzieć, że od kiedy byłam na studiach, nie, profesjonalnie, mhm. kiedy mam profesjonal, od kiedy mam profesjonalny sprzęt i wszystkie kursy i tak dalej pokończone, to będzie około sześciu lat. A dla cioci, znajomych i tak dalej wcześniej, no to od 2002 roku? Wow, czyli rzeczywiście już sporo, sporo czasu jest. Tutaj jest pytanie od Madame Perfumeli, akurat ona też zajmuje się, była, była kiedyś tutaj na naszym kanale. Pytanie jest do Ciebie, tylko niech je odnajdę. Czy kosmetyki z drogerii nadają się na makijaż filmowy, czy raczej nie? Zależy, które. Um, mi się Ciężko mi opisać, na przykład um, każdy kosmetyk tylko ze zdjęcia, czy nawet jakbym przeczytała skład. Ja muszę to dotknąć, muszę to poczuć, muszę wypróbować, i wtedy bym wiedziała, czy to się nada do filmu, czy nie. Musimy zwracać uwagę na wszystkie te drobinki, które są dodawane do, do, do podkładów, bo one bardzo odbijają światło, a tego światła jest bardzo dużo na, na, na planie filmowym. Także trzeba używać wszystko, co nie ma filtra przeciwko słońcu. Przeciwko słońcu, dobrze mówię. Um, tak, SPF, tak zwanego. Um, także większość drogeryjnych produktów ma SPF. Ponadto większość drogeryjnych produktów jest testowanych na zwierzętach, a ja próbuję tego unikać. Także staram się kupować większość rzeczy, które są profesjonalne, czyli Makeup Studio, um, Inglot no Parę drobiazgów, wiadomo, zawsze jak się zaczyna, jak się zaczyna taki, taki biznes, każdy próbuje jakoś pomóc i coś kupuje, więc są tam jakieś produkty L'Oreal i tak dalej w moim em, kicie. Dostali kicie, e, tak, pewnie. Em, w moim kicie są jakieś produkty Loreala i tak dalej, ale nie, nie zawsze można ich używać. Zwłaszcza te produkty do, do cery, em, podkłady, em, bazy pudry, one raczej powinny być profesjonalne, bo cień to cień, wiadomo. Bardzo ładnie. Połowy rzeczy nie mam pojęcia, o czym mówisz, ale domyślam się, że Madame Perfumera, który się tym zajmuje, dokładnie wie, jak to jest. No i elegancko. I tutaj jest, jest pytanie, ale musisz Adam Malinowski sprecyzować, bo Gosia, jak są malowani aktorzy, no to wiesz, to, 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 jest, to jest pytanie bardzo szerokie. Ja powiem w ten sposób. Kiedy kręciliśmy y, y, ostatni film, czyli dzieciaka, albo infant, jak, jak y, kto woli, to po raz pierwszy się zdarzyło, że na planie, panie i panowie, miałem y, asystenta. Jakolwiek to nie zaprenało. Jack, pozdrawiam Cię, bo oczywiście wiadomo, że oglądasz. I to było dla mnie coś niesamowitego, bo przy okazji Predatora, no, okrojony to było rzeczywiście budżet do, do minimum. No i w pewnym momencie to jest sytuacja pani, te, panowie taka: przychodzi do mnie aktorka, na przykład Nina, którą zaraz zresztą pokażę zdjęcia, bo mam Twoje zdjęcia z Niną. I e, gdzieś tutaj, o proszę bardzo, tutaj wrzucę jest, o tak po środku się ładne dziewczyny wmieszały. Przychodzi Nina elegancko, mówię, dobra, jest kostią w porządku. Dobra, Jack mówi, coś idź do charakteryzacji. Poszła, tam Gosia oczywiście ją. Maluję, robi te wszystkie rzeczy, które wyglądała jak busta. Właśnie akurat tu już widzicie Ninę po charakteryzacji. Tak ona wygląda w filmie Dzieciak. Potem Jack przychodzi. Marcin, sprawdź charakteryzację. Tak podchodzę do niej do gości. Nina, pokaż się patrzę. Okej, okay, Nina, jesteś ładna, jesteś fajna, jest tak się wymalowana. Tak jak sobie wy wymarzyłem, tak sobie wymyśliliśmy. Więc powiem w ten sposób: Czy aktorzy są malowani tak, asiak? To już zależy, jaką ma chorą wizję albo nie reżyser, czyli twórca, tak na przykład jak ja w tym momencie i kiedy tak jest, no to reżyser mówi, słuchaj, chcę, żeby było pomalowane tak i tak. Kiedy ustalaliśmy z, z Gosią na przykład, jak, jak ma wyglądać czarny charakter, czyli chodziło tutaj w tym przypadku o tego gentlemana, Thomas Mika się nazywał główny, główny czarny charakter, Will Nugent wcielał się właśnie w postać, tutaj widzicie, to akurat chyba nie jest twoja ręka, to mi się wydaje, że to chyba Jocelyn, ale... Tak, Jocelyn. Jocelyn. Kiedy, ja, kiedy, kiedy ja zajmowałam się tak zwanym normalnym makijażem, Jocelyn w tym czasie zaczynała pracę nad miką, ponieważ jest to dużo dłuższy proces. Także ja dopiero, tak jakby dołączałam do niej po, po 45 minutach. Zaraz o tym też też pogadamy, bo to jest dosyć ciekawe. Proszę bardzo, macie Gosie przy, przy pracy. Jedna z lokalizacji to akurat żeśmy chyba kręcili gdzieś koło północy, koło pierwszej, pierwszej w nocy. Pamiętam, bo to akurat kręcimy na in, w innym miejscu. Jak widzicie obraz, który również możecie sobie zobaczyć tutaj, proszę bardzo. Tutaj jest u góry, to jest ten, ten sam, ale Gosię w tym momencie zasłoniłem, więc już się pokazuje na, na powrót. Więc to musicie sprecyzować, o jaki Wam makijaż chodzi. Ale. Tak naprawdę, my, wydaje mi się, że makijaż przy okazji mojego, że tak powiem, filmu był relatywnie prosty. Bo pamiętam, że kiedy, kiedy, się, kiedy się spotkaliśmy, no to mówisz, że słuchaj, jest taki motyw: kręcimy tylko 3 dni, w sumie kręcimy 4 dni, bo czwarty dzień były dokrętki na drona, to okazało się, że pogoda nie pomogła, ale mówisz, że ja mogę robić tak zwany brzydki makijaż. Okresie zamienił się w tym momencie, ale że powiedzmy te wszystkie rany, a tak dalej, a Mika rzeczywiście tej krwi, tego silikonu trochę wymagało nałożenie Ale potrzebę jeszcze osobę, która będzie robiła ładny makijaż. Czyli pokrótce mówiąc, żeby ci ludzie się nie świecili, żeby nie mieli worów pod oczami, takich jak ja, i tak dalej, i tak dalej. Mika. Tutaj Panie Panowie pokazywałem wam, w jeszcze. Pokażę jeszcze raz, jak, jak Mika wyglądał już w pełnej charakteryzacji. Tak było to nałożone. William Nugent, nie, nie pełna charakteryzacja, bo się okazało, że na tym zdjęciu jeszcze nie ma założonej soczewki kontaktowej. Tylko jedną miał założoną. To dopiero były jaja. Tego nie zrozumie do dzisiaj. Kiedy mieliśmy kręcić film, bodajże na trzy dni wcześniej, tak jak Jocelyn się zajmowała soczewkami, poszła, do, poszła do, do sklepu, gdzie tam kupuje swoje rzeczy i dzwoniła. No nie ma soczewek kontaktowych. Ja mówię, jak nie ma soczewek kontaktowych? W Dublinie, normalnie, centrum Europy. Ona mówi, i słuchajcie, to jest autentyczne, to teraz, teraz powiem, to nie jest żadna ściema. Okazało się, że tutaj Halloween jest bardzo popularny. Ludzie się przebierają, w ogóle wszystko i tak dalej. I w sklepach typu Bayer, 1001 drobiazgów, jakieś tam śmieszne i tak dalej, można było kupić jakieś zabawkowe soczewki, prawda? Jednorazowe, ubierało się elegancko. Ale mnóstwo osób to robiło, potem szło na imprezę, jedno, drugie, szesie, piwo. Ciach elegancko, gdzieś te potem wymowali brudnymi łapami, zapalenie spojówek do lekarza. I rząd się wkurzył i powiedział dość, jeżeli chcesz jakiejkolwiek soczewki, idź do okulisty, idź do optyka, innej opcji nie ma. No i ona mówi, od tej pory nie ma takiej możliwości, jeżeli ma soczewek. Ja mówię, no musi mieć soczewki, bo ja jestem takim yy, psycholem, że ja chcę mieć tak, jak sobie zaplanowałem. Ale się okazało, że ponieważ mieszkamy w Irlandii, a u góry jest Irlandia Północna, to nie jest część Irlandii. Znalazłem. Okazało się, że bodajże we czwartek, my mieliśmy zaczynać zdjęcia w piątek, ale we czwartek znalazłem w Belfastie jest firma. I jeżeli zamówisz do 11 bodajże rano, to przywiezie ci kurę następnego dnia. Więc szybko wszedłem, nie znalazłem takich soczewek, jakie ja chciałem, nie udało się, ale jakieś soczewki znalazłem. Kurier dostarczył elegancko w porządku. No i słuchajcie, Will Nugent, ten kwadrat, który tutaj go widzicie, nigdy, czyli w tą stronę mam się powiedzieć, o tak, żeby mi było widać, yy, nigdy nie. Yy, nie nosił soczewek. Okazało się, że nigdy nie nosił soczewek, no i założyli mu dwie soczewki, a się jedną. I Will mówi: Ja nic nie widzę przez tą soczewkę. Mam zakładać drugą. Mówi Gosia, a ja mówię: Wiesz co, ty będziesz nosił mojego syna, bo mój syn grał tytułowego dzieciaka. I mówię: Będziesz musiał zrobić z nim, no nie wiem, co i co, bo, yy, dobra, musisz go nosić po schodach i tak dalej. I mówię: Tak ciężko poś na, na ślepo nosić dzieciaka, który krzyczy, wrzeszczy, no i została w sumie jedna, jedna soczewka. Więc to było dosyć pani, i panowie przyznam, Ekstremalne, ekstremalne doznanie z naszej strony. Jak długo, to jak widzieliście, jak długo trwała, że tak powiem, od zera, czy nie wiem, od nałożenia kremu, czy tam podkładu, czy tam się używa, jak długo trwała charakteryzacja William Agenda, żeby żebyśmy go widzieli do takiej postaci Tomasa Miki, jakie ja dopiero zdjęcie pokazałem? Po pierwsze, powiedziałeś, że użyłyśmy silikonu. My nie używałyśmy silikonu, my używałyśmy płynnego lateksu. A, to przepraszam. Hmm. Myślę, że yy, płynny lateks ma, musi wyschnąć. Yy, używa się do tego suszarki i trzeba suszarkę nastawić na, na program, aby dmuchała zimnym powietrzem. Yy, pamiętam, że miałyśmy z suszarką problem. Suszarka nie chciała dmuchać zimnego powietrza, yy, więc obie stałyśmy, robiłyśmy tak. E, no i to przedłużyło ten proces, no ale tak jak wiadomo, taka trochę domowa to była produkcja, także no, w końcu byliśmy w swoim domu. E, także trosze, troszeczkę to dłużej trwało. Myślę, że gdybyśmy miały suszarkę, to byśmy zaniżyły to do godziny do 20, a tak trwało to około godziny 45. Słyszycie, mówimy o filmie niezależnym. Gdzie tak naprawdę nakładały, Jest ja to pamiętam, tam była chyba jedna szama, jedna szama, no i ta cała reszta, oczywiście wiadomo. Więc tak, więc pomyślcie, panie i panowie, sobie, jak by to było. Gosia mówi, godzina 20. Jak to długo, długo trwa? I to, że oczywiście te rany, że tak powiem, one już były wcześniej wyprodukowane, tak? To nie było tak, że się od, od, od zera, że każdą grudkę nakładałyście, prawda? Od zera. Od zera. O, widzicie, to nawet tego, nawet popatrzcie, mijał ponad rok od produkcji, nawet ja tego nie widziałem. Wiadomo, reżyser ma inne rzeczy na no, głowie, się takimi rzeczami, pierdłami zajmuję? Jasne, po prostu. biegałem za aktorami mówiłem, to masz dobrze powiedzieć, i nie chcę mi się to nie podoba. Ale rzeczywiście tak to jest. Słuchaj, pytanie jest kolejne od PWP. W jakich filmach można podziwiać pani kunszt? Okay. Ja tylko na razie. Nie, nie, nie mówimy o gorących ustach 15, o niegrzesznych nastolatkach, lat. Nie, spokojnie. Mówimy o normalnych filmach dla, dla, dla widza. E, moja, moja współpraca z Marcinem była pierwszą współpracą, jeśli chodzi o film. Do tej pory można podziwiać mój kunszt e, na zdjęciach. E, zaczęło się wszystko od robienia sesji zdjęciowych, e, także na zdjęciach, oraz do tej. w sumie chyba jest film z, z pokazu mody, w którym robiłam. Makija, do którego robiłam makijaż, ale nie jestem 100% pewna, gdzie on jest. I tak tak naprawdę pierwszym filmem, w którym, w którym pracowałam, była, była nasza produkcja wspólna. Bo to pani i Panowie, to nie, nie, nie tylko, no to dużo mówić, wiadomo wiecie jaka jest sytuacja, jak się kręci filmy teraz, no ale wiadomo, że nie, nie, nie zawsze można kręcić filmy. Zdjęcia również, również ważna rzecz, oczywiście, że tak, jak najbardziej wiadomo, że tak jest. Krzysztof Kubiak pisze, a czy to prawda, że jest, że aktorzy, jak zakładają peruki na głowy, najpierw zakładają specjalny czepek. Prawda. Tylko jeżeli ktoś jest na przykład już łysy, no to nie musi zakładać takiego specjalnego czepka. Ale tak, to prawda, jak zakładają peruki, no to ym, na początku używa się specjalnej pasty i tą pastą się wygładza włosy, na to ten czepek i dopiero peruka. Czyli domyślam się, że ja bym musiał użyć raczej dużo pasty, co? To by byśmy doczepili, tak gdzieś. Coś by, się, coś by się dało, panie i panowie, dalibyśmy, dalibyśmy jakoś radę. czas mam troszeczkę, że tak powiem, do tyłu, zacofany, więc dopiero teraz lecę. Patrzę, proszę bardzo, Madame Performat pisze, że najczęściej używamy z artystry. Też nie testują, domyślam no się, wie, że też nie, testują, też nie testują na zwierzętach, domyślam się. No to elegancko, no to, no to bardzo, bardzo dobrze. Patrzę, co, co, co dalej piszecie. No, oczywiście, czarny mi się z się zmyka, bo to wiadomo jak to, jak to jest. Muszę tylko sobie zobaczyć, zobaczyć. Pytanie do ciebie, OSO, o, czy Megi ma swój kanał? Jeśli tak, to poproszę link. Czy masz mam kanał? Mam tylko swój... stronę. Nie, mam tylko stronę. No słuchaj, to podaj, podaj stronę, to zaraz wkleimy. Co musimy wpisać? Lady Havoc Makeup. Panie i panowie, tutaj sprawdzamy, zaraz będzie strona. Wam. E, jeszcze chciałam coś powiedzieć na temat, na temat filmu. E, ja to jest takie moje marzenie aby współpracować z większą ilością reżyserów i, 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 i ludzi, którzy robią filmy. Niemniej jednak, ja mam nadal dosyć małe dzieci, także to musi być na razie troszeczkę odepchnięte na bok. Słuchaj, znalazłem cię na, na Facebooku. tutaj będzie jakaś informacja na temat Twojej strony? Musi coś pewnie być. Mam nadzieję, że się znajdzie. Nie na Facebooku na temat twojej strony nie ma. Jakoś nie mogę, nie mogę znaleźć. Popatrz się normalnie. To później Jesteś... możesz pytać pod spodem czy coś. No nie, no damy, damy widzą zaraz, teraz zaraz będę, będę szukał, będę dążył. Zaraz w każdym razie, w, w każdym razie zaraz yy, znajdziemy i wam podejście wyraz yy, yy, wrzucę. Spokojnie, dobra. Patrzymy, patrzymy dalej, co piszecie. Hmm. Pan, pach, pach pach. Oczywiście wiadomo jest, charakteryzacja to też to, co aktor robi ze swoim ciałem, na przykład Robert De Niro do wściekłego byka schudł 30 kilo to tak, ale on do, 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 chodzi oczywiście o postać Jake'a Lamoty, którą wcielił się w filmie Martina Scorsese on najpierw tam y, przytył bo rzeczywiście był Jake Lamotta miał swoje, swoje momenty, kiedy był rzeczywiście w super formie i tak dalej, wysportowany to o czym mówi, pisze Krzysztof, ale potem też był już no Teraz jest troszeczkę bardziej, bo nie wszyscy, aktorzy się do tego garną, więc zakładają takie specjalne uniformy, kostiumy, jak, jak, zwał, jak zwał, tak zwał. Proszę bardzo, a co się dzieje, jeśli aktor lub aktorka jest uczulony na dany kosmetyk bądź ma delikatną cerę? O, już dosyć szczegółowo. Bardzo dobrze. Są specjalne kosmetyki dla, dla osób, które są uczulone. Są specjalne kosmetyki. To są bardzo drogie kosmetyki. Są bazy, które chronią przed, przed, przed. Jeżeli już koniecznie trzeba użyć jakichś kosmetyk, używa się specjalnej bazy i dopiero na tą bazę nakłada się ten kosmetyk, tak aby całkowicie nie dotykał skóry. Czyli dosyć, dosyć poważnie, bardzo ładnie. Tak, to są, to są drogie kosmetyki. Bardzo drogie. Słuchajcie, póki co, oczywiście, nie znalazłem strony. Strony Megi, więc rzucam wam jej Instagrama. Dajcie oczywiście Nie, ułapcie. nie, tam na Instagramie to ja potem rzucam. Nie, 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 nie. Nie, no to, no to już, 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 już usuwam. Nie. To, to, to nie, 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 wrzucajcie na Instagrama. Lady Havok przez Kasię pisze. Wiem, Lady Havok Makeup, ale pokazuje cały czas mi Twojego, twojego Facebooka, Pinteresta hmm, i coś tam dalej. Dobra, będziemy szukać, będziemy szukać yy, dalej. Dobra. Patrzymy, Gościa, czymś się zajmujesz w charakteryzacji, jak to, jak to jest? Chyba wszystkim po trochu. No, Takie... to zobaczymy nie rozumiem. Ja też, też nie do końca. Dobra, lecimy, lecimy dalej, bo rzeczywiście pytań mamy dużo, a czasu coraz mniej. Słuchaj, wiadomo, że każdy, i to akurat polecę tutaj grubo, gdyż to jest to samo pytanie, które zadałem Kazimierzowi Kucowi, kiedy z nim rozmawiałem wiele, wiele lat temu. Wiadomo, że w karierze zawodowej każdy ma swoje marzenia, prawda? Ten sobie mówi, o, ja bym chciał wystąpić w filmie, żeby wyreżyserował go Spielberg, a ja bym chciał, żeby muzykę mi napisał Jan A.P. Kaczmarek i tak dalej, tak dalej. Jakie marzenia zawodowe odnośnie pracy charakteryzatorki chyba jakoś tak mogę powiedzieć ma, ma Gosia Maggie Walsh? Powiedz mi. Tutaj w Irlandii e, jest studio e, filmowe, nazywa się Ashford Studios, e, jest w County Wicklow, w hrabstwie Wicklow. E, bardzo bym chciała zostać tam permanentną e, charakteryzatorką. E, jest tam facet, który się nazywa Półcioki, i on, on się zajmuje wszystkim po kolei. On dobiera sobie wszystkich em, ludzi, z którymi współpracuje. Bardzo bym chciała, żeby, sobie, siebie, żeby, żeby dobrał mnie. Okej, okay. czyli takie, takie krótkoterminowe, a coś, coś długoterminowego. Coś, co można byłoby że powiem, na przyszłość, na dłuższą że to powiem, przyszłość. Bo to oczywiście, że Oskara chcesz otrzymać, no to wiadomo. To tak samo jak ja zresztą. Nie no, aż tak daleko to mi się... Okej, okej. Okay. Okay. Nie wiem, czy mi wolno takie rzeczy powiedzieć. Ja mów, bardzo bym mów. chciała pracować w domu pogrzebowym. Jak coś, pogrzebowym... To, 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 to się wytnie, jak coś, to się wytnie także spokojnie. Okej, okay, bardzo bym chciała pracować w domu pogrzebowym i, i, i nakładać makijaż na ludzi, którzy już nie żyją. Można? Można, panie i panowie? To jest rzeczywiście ekstremalne, ekstremalne troszeczkę, ale wiadomo, czemu, czemu nie. Skoro można, to jak najbardziej. Tak szukam cały czas tej swojej strony. W końcu ją znajdę, panie i panowie. Dobra, mamy wyzwanie zawodowe. Kto by z nas nie chciał pracować w domu? Chociaż przyznam ci szczerze, to jest o tyle dobre, że tam pracujesz masz spokój. I nikt oczy nie Mo otworzył może, może, może nie wiesz, wiesz, nie wiem, czy widziałeś takie filmy <noise> o zombiakach, ale no wiesz, wiadomo, wiadomo, jak to jest. To było rzeczywiście to było rzeczywiście fajne, fajne uczucie. Pomyśl sobie, jakie doświadczenie byś zebrała, na przykład przy robieniu kolejnego filmu, robisz, mówimy, cię będziesz charakteryzowała kogoś, co ma wygląd jak trup. A proszę bardzo, wiem, znam ostatnie cztery lata malowałem trupy. Super, a co, pracowałeś w Walking Dead? Nie, w kostnicy. Okej, okay, ale to w drugą stronę, bo jak się maluje kogoś, kto już umarł, to trzeba taką pomalować, żeby wyglądał, jakby był jeszcze żywy. No zobaczymy, zobaczymy. No może tak będzie. Słuchaj. Eee... Znaczy ogólnie to to ma takie trochę głębe przeznaczenie. Się... Ehm... Z tego, co widziałam e, z pogrzebów, w których uczestniczyłam, osoby, które mają otwartą trumny po prostu nie wyglądają jak te osoby, które którymi były wcześniej um, okay. i to jest bardzo smutne, um, ja bym, wydaje mi się, że najbliżsi chcą spojrzeć na tą osobę i pomyśleć okej, okay, jest gdzieś, gdzie jest tej osobie, dobrze wygląda, jakby po prostu spała, czy spał, um, a, a nie, na przykład moja babcia, bo, bo o, o tej osobie myślę, wyglądała zupełnie inaczej, nie wyglądała w ogóle jak moja babcia, w ogóle. I, I myślę, że gdyby tam była taka megi, to mogłaby może sprawić, żeby wyglądała jak moja babcia. I ten obraz mojej babci, nie babci, by nie istniał. Zawsze, zawsze coś. No dobrze, no to mamy, mamy to już. Patrzymy, co dalej. O. Czy Twoją inspiracją do pójścia w charakteryzacji był Maksymilian Faktorowicz? W sensie, że Max Faktor. Domyślam się. Nie. W końcu ktoś, kto nie. Domin, cześć, ten, fajnie. Że ten, pan ten, ten pan e, był biznesmenem. Ja jestem charakteryzatorką. Uuu, ona jest nie dla pieniędzy, tylko z pasji. Proszę bardzo, miło Cię poznać, bardzo nam Cię cieszy. Hmm. Kunszt zombie charakteryzacji to według mnie zombiland. Widziałeś może film zombiland? Tam. Ja. E, i co? Jak oceniasz charakteryzację? Jak w ogóle podoba Ci się charakteryzacja w Zombieland, w, no, w zeszłym nie Walking Dead, czy tam filmy, które są. No, o zombiakach, na przykład w tym momencie. powiedzmy o zombiakach. jak, jak, jak to oceniasz? Bar bar bardzo mi się podoba. Dla... Super bardzo ciężko takie coś zrobić i zwłaszcza jeżeli to się robi na masową liczbę, tak jak się robi w filmach właśnie o zombiakach, także I, i tak samo jak tutaj ktoś powiedział, że, 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 że to też ciało mus musi ten, te, to pokazać, prawda? Też. Musi zagrać ciało, musi zagrać ten makijaż Także bardzo, bardzo mi się podobało I Zombieland, um, Walking Dead Nie oglądałam No popatrz, pewnie jesteś jedna Ja oglądałem Walking Dead przez Kilka sezonów Już sobie jakoś dałem spokój chwilę temu Słuchajcie, tutaj wam pokazuję stronę Stronę Gosi na, na Facebooku Możecie sobie wejść, zobaczyć jej, jej pracę Jak się robi takiego różnego rodzaju rzeczy Dokładnie wiecie, wiecie, panie i panowie, o co chodzi, jak to jest. Tutaj to tu pewnie domyślam się, że Madame Perfumella będzie miała używanie, więc tutaj są różne różne ciekawe, ciekawe sesje. O, proszę bardzo, twoja wersja klauna. Bardzo, bardzo ładna, bardzo bardzo mi się to podoba. Proszę bardzo, wiadomo, panie i panowie, jak to jest. Patrzymy, o tutaj widzę, że mamy, mamy jakieś... Bardzo szczegółowe informacje. Po, ponieważ po śmierci skóra człowieka pośmiertnie się napina czy naciąga, dlatego tak to wygląda. Chodziło chodzi o ten wcześniejszy twój wywód. Tak, ale są różne płyny, nie wiem jak to się nazywa w polsku, po, po angielsku się nazywa embalming i po to się te płyny wstrzykuje w ciało, żeby tak nie wyglądały. Poza tym są różnego rodzaju rozświetlacze, róże, dzięki którym można nadać skórze Wyglądu, jakby była leciutko bardziej taka pulchna. O, widzisz, proszę bardzo. To są rzeczy, panie i panowie. No, ja, ja inaczej, ja nie, nie powiem, że opopatrz się, jestem reżyserem. No, no, nie, ja jestem facetem, który rzeczywiście próbuje ogarnąć, jak się, jak się robi filmy, co i ma gdzie, jak wyglądać, ale tych detali ja w ogóle nie znam. I tak naprawdę, no, nie jest mi to do szczęścia potrzebne, bo ja potem, na przykład, proszę taką osobę jak Gosia, mówię Gosia, proszę bardzo, potrzebuję to, 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 to i to. Czy możemy to zrobić? Możemy. Albo nie możemy. No to wtedy jest, co musimy zrobić, żeby, żeby było możemy. I wiadomo, wiadomo, jak to jest. Marten spyta: Co trzeba zrobić, żeby zostać charakteryzatorem ludzi po śmierci? Jakiś kurs, jakaś szkoła. To myślałem, że nie, tak. nie po śmierci, kiedy umrzemy, tylko po śmierci, kiedy oni już wy, mają wyglądać, aby już nie wyglądali. Nie wiem, jak to jest w Polsce. Natomiast tutaj kończą się kursy, które są bardzo drogie. Z tego, co widziałam, te kursy kosztują około tysięcy euro. I to jeszcze nie gwarantuje nam pracy z tego względu, że tak jak w Polsce, tutaj polega to, kto kogo zna większość firm które są za wykładami pogrzebowymi są to firmy oparte na rodzinie założone przez rodziny przekazywane z pokolenia na pokolenie nie wyobrażam sobie żeby taka Megi Gosia weszła i powiedziała skończyłam właśnie kurs za 6000 euro chciałabym tu pracować i oni powiedzieli proszę bardzo poza tym nie można robić samego makijażu trzeba się zajmować też embalming Czyli tym wstrzykiwaniem tych płynów i, i, i czysz czyszczeniem ciała od środka, co chyba tak średnio mi się podoba. No, widzisz, zależy, jak, jak to jest. Czy jest różnica między malowaniem dorosłych aktorów a aktorów dziecięcych? Do tej pory malowałam dzieci na Halloween. I e, zacznijmy od tego, że nie, dzieci mają. Nie potrafią tak długo wysiedzieć jak dorosłe osoby. Cierpliwość to jest, pani i panowie, cnota, którą nie każde dziecko dokładnie posiada. One się one szybko, tak. szybko nudzą. Bardzo. Um, też. Um, staram, chcę, chcę, chcę to jakoś miło powiedzieć, a, a nie tylko um, z takiego surowego punktu widzenia osoby, która je maluje. Ale, ale dawaj, sensie... dawaj, tak, dawaj, spokojnie. Ja wiem na przykład, że, jest, że jesteś matką i do tego inaczej podchodzisz, ale wal jak jest po prostu, no, usaj, we, dwójkę, dzieci... we, we, we dwójkę jestem. to jest rozmowa między przyjaciółmi, no wiesz jak jest. No. Takie dzieci dużo mrugają, <laughs> e, takie dzieci się wiercą, e, jeśli chodzi o, o, o skórę, no to wiadomo jest piękna, e, świeża, wszystko pięknie siada na tej skórze, każdy kolor i tak dalej. Niemniej jednak, żeby dotrzeć do tego momentu, kiedy możesz coś na skórę położyć, to trzeba się najpierw namęcić. Tutaj, patrz tu, 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 teraz tu, teraz tu, o kwiatuszki, aha, tak, mm -hmm. człowiek na głowie staje. No widzisz, tu, i tutaj Adalet zadaje pytanie, o które ja ci chciałem też zadać, o którym ci mówiłem wcześniej. Czy taka charakteryzacja jak na przykład twarz Freddy'ego Krugera jest trudna do rozobie, zrobienia? Ponieważ już, już mówię o co chodzi. Robert England, który wcielał się w Frediego Krugera i jest jedynym tylko i wyłącznie Freddy, którym, którego uznajemy za, za Frediego, mówił, że kiedy kręcili pierwszą część, czyli filmu Sakrewa na z 1984 roku, on spędzał w fotelu charakteryzatorskim do 12 godzin. Czyli on tam, powiedzmy, przychodził, elegancko siadał, jakiś powiedzmy, suchawy czy coś, odpływał. Potem go oczywiście robili, bo tam jest nakładać nakładanie rzeszy, ale później, kiedy już ściągali to, to nie było na zasadzie ciach, raz, dwa, trzy sekundy, mhm. tylko to, to znowu zajmowało do dwóch godzin. Czy możesz tak. troszeczkę, troszeczkę rozwinąć, dlaczego to tak długo trwa, zarówno nakładanie, jak i ściąganie, bo to nie jest sprawa łatwa. To znaczy, jego makijaż tak długo trwał, no bo to były lata 80. Nie mieliśmy technologii, nie mieliśmy em, kosmetyków, które mamy teraz. Teraz na przykład em, makijaż taki jak Billa Scars do It em, zajmował całe dwie godziny. A to jest dosyć skomplikowany makijaż, łącznie z tak zwanym Bold Cup, naprawdę skomplikowany. Em, kto jeszcze na przykład? Myślę, ile to tak wszystko mogło mniej więcej trwać Roboko, um, Petera Peter Wellera też robili 10 godzin, kiedy pokazywali jego twarz. Bo oczywiście tam było, on był łysy i to była ta dziura po później, tak, tak, gdzie tak. tam go zastrzelili. Mhm. No to dlatego mi się wydaje właśnie, że to były bardziej lata 80. Chociaż z drugiej strony um, Edward Nożyco-Ręki to była tylko chyba godzina 45 minut, e, kiedy, kie, 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 kiedy jego twarz robiła winyl. Aha, już teraz wiem wszystko. Dlaczego tak jest? Um, dużo osób współpracuje z innymi osobami i na przykład takiego Freddy'ego Krugera na pewno w tamtych czasach, tak samo, dużo osób w tym samym czasie nakładało mu makijaż. I na przykład takiego Billa Skarsgarda, też dużo osób w jednym czasie nakładało mu jego makijaż. Kiedy pani Winil, to jest ta kobietka, która wymyśliła makijaż Edwarda Rękiego i milion innych osób i ma najwięcej chyba Oscarów w tej kategorii, ona pracuje przeważnie sama. I może dlatego to trwało troszeczkę dłużej. Okej, okay, w porządku. A czemu tak długo również trwa ściąganie charakteryzacji? Przecież to, to jest łatwa sprawa normalnie. Osiąga się ten cały latek, czy silikon, czy coś tam i normalnie 5 sekund i, i, i ciach, i już jest w porządku. No O, o co chodzi? Wytłumaczymy. Tak nam. samo trzeba używać specjalnych kosmetyków do ściągania, bo na przykład taki silikon, czy latek przyklejony do skóry, mimo że się nakłada. Przepraszam, specjalne kosmetyki, które chronią skórę, jeżeli to, to po prostu oderwiemy, no, no, no to można prawie że oparzenia e, spowodować. Także to wszystko trzeba bardzo powolutku specjalnymi e, produktami. Po, e, layer. <grym>, warstwa, warstwa. Warstwa warstwie. po warstwie. Warstwa mhm. po warstwie, przepraszam bardzo. E, warstwa po warstwie. Powolutku trzeba wszystko ściągać. Wydaje mi się, że gorzej jest, jeśli chodzi o kobiety, bo ich, ich, one oczekują, że będą wyglądać zarówno pięknie, jak wyglądały przed nałożeniem tego makijażu, tak świeżo, a nie, jednak skóra musi, musi pooddychać trochę, potrzebuje trochę czasu. Dlatego ja nie jestem pewna, na przykład, jak to było z Freddiem Krugerem, ale mi się wydaje, że oni nie filmowali codziennie, bo jego skóra, no nie wiem musi oddychać, musi oddychać. Niemniej jednak na przykład teraz to po prostu by nałożyli mu taki czepek na głowę. Chyba Deadpool jak robili, tak robili, po prostu. Tak, tak, dużo szybciej. I nakładali taki czapek, tak. Ja przynajmniej szczerze, akurat miałem, miałem raz nakładaną taką charakteryzację. Kręciliśmy film na Kickstartera, czyli zbieraliśmy pieniądze na, na dzieciaka. Tak, mi bardzo ładnie Lindsay załatwia. To, że nie jest Megi, to jest Lindsay, to jestem ja na tym. To jest ładnie nałożona charakteryzacja. Tutaj właśnie o to chodziło. Tutaj jestem ja oraz Will Nugent, czyli też widać nałożone super wszystko ekstra ekstra fajnie, a szczerze, że rzeczywiście to jest najpierw gdzieś tam ogolenie, czy coś, potem jest nakładanie kleju, to są rzeczywiście sprawy, które potem z, faktycznie, ściąganie tego trwa dużo szybciej, no, ale to nie znaczy, że raz, dwa, trzy, dziękuję bardzo, jest jest w ten sposób zrobiony. Hmm, Gosia, jak są malowani aktorzy na różne potwory? No to jest pytanie, wydaje mi się, że zbyt obszerne, na którego się mogłoby tak szybko, łatwo, łatwo odpowiedzieć. No teraz najczęściej to jest akurat, no niestety, komputerowo generowane efekty, jak na przykład przy okazji Side'a, czyli CGI, ale czy masz jakąś opinię na ten temat? Potrafiłbyś tak ogólnikowo odpowiedzieć na to pytanie? To znaczy, zaczyna się wszystko od projektu. Jeżeli coś jest oparte na książce, to jest dużo łatwiej, prawda? Mhm. Bo mamy już, już jakaś wizja tam jest. Później ktoś sobie rysuje, jak to ma wyglądać, i, I takie osoby jak ja tylko, tylko idą względem tego projektu. Proszę bardzo. To jeszcze wspomnę o V. Nil, o której mówiłaś wcześniej. Panie i panowie, słuchajcie, Oscar za sok z żuka, nominacja za Edwarda Norzyca-Rankiego. Nominacja za Hoffę, nominacja za powrót Batmana, zwycięszczyni za panią Doubtfire, zwycięszczyni za Eda Uda, nominację za Piraci z Karaibów y, Klątwa Czarnej Perły oraz nominacja za Piratów z Karaibów na końcu świata bodajże. Więc rzeczywiście... Ona również robiła em, em, makijaż do Hunger Games? Hunger Games? Hunger Games. <grymny> no wiadomo, ten film z Jennifer Mokin, byle, że... Jay i tak dalej, mhm. także to wszystkie, nie wiem czy pamiętacie Effie, ona miała piękne takie kolorowe włosy i jakieś motyle i, i, i żółte rzęsy to wszystko też Vinyl robiła kobieta, która podobnież podróżuje na, na, na plan filmowy z sześcioma walizkami sprzętu ma na swoim koncie 86 filmów, właśnie, jak jak sobie patrzę. X-Men, y, przeszłość, która nadejdzie, Spider-Man 2, y, Shock and O, Star Is Born, czyli ten film y, z Lady Gagą i z Bradleyem Cooperem. Witamy w Marvel, The Highwayman i tak dalej, i tak dalej. Zobaczymy, gdzie zaczynała, jaki jest mój pierwszy film. Kopciuszek, proszę bardzo, w, osie, w, w 76. Ludzie, słuchajcie, patrzcie, ile to lat doświadczenia. To dopiero jest nie do przecenienia. Tak. Ona uczy teraz w e, Cinema Acting School e, w Los Angeles. Super. Czy operacje plastyczne mogą wpłynąć na charakteryzację? Myślę, że mogą. Nigdy nie pracowałam z kimś, kto miał operację plastyczną, ale pracowałam z kimś, kto miał blizny, więc myślę, że, że, to, że, że to mogłoby wpłynąć, ponieważ makijaż, tak samo jak tatuaż, na przykład nie siada tak samo na skórze, która była przecięta em, czy, czy, czy naciągnięta. Nie jestem pewna dokładnie. KFK Studio ma fajne pytanie. Charakteryzacja na planie, na planie Lord of the Ring. Co sądzicie? Chciałabyś pracować na planie Śródziemia? Ale by było fajnie, co? z tymi wszystkimi z tymi wszystkimi potworami to by dopiero, to my dopiero mia ja tam u, używanie panie i panowie no rzeczywiście to, to jest to a. jest tak że są, są takie filmy są takie produkcje na których widać że okej okay, tutaj będzie wielki nakład na charakteryzację na kostiumy a inne są filmy gdzie wiemy na przykład nie spodziewalibyście się na przykład że a tu okazuje się że rzeczywiście to jest bardzo ważna sprawa ja przynajmniej szczerze, jako, sam jako, jako twórca bo artystą to ja się śmie, nie, nie śmiem nazywać, ale jako twórca są rzeczy, których tak naprawdę nie doceniałem wcześniej. W sumie, mówię, a po co mi będzie potrzebna charakteryzacja? A po co mi będzie potrzebny, że tak powiem, kostiumolog, czy tam kostiumolożka, czy tam takie rzeczy? No, okazało się, że ten. A słuchajcie, to jeszcze właśnie zapomniałem się pochwalić, bo mówiłem Wam już wcześniej oczywiście, że, że z, z Gosią pracowaliśmy na planie mojego ostatniego filmu Dzieciak i. Yy, no, film super. Rzeczywiście, tutaj nawet pokażę. Widzicie, tutaj jest, tutaj jest plakat, co nie? Tu jest zdjęcie. Właśnie obraz malowany przez, przez Magdalenę, Magdalenę Pietrzyk. Jest, ale rzeczywiście film dosyć sobie fajnie radzi na wszelkiego rodzaju festiwalach. I tutaj właśnie mówiłem dzisiaj gości na. Uwaga, lecę po angielsku, bo umie, bo, bo umie. Na Screen Power Film Festival w Londynie, panie i panowie, był nominowany za najlepszy dźwięk, najlepszą charakteryzację, kostiumy oraz. Yy, Fryzury, tak to się o nazwie. Najlepsza aktorka, najlepszy aktor i najlepszy horror. Nagroda, nagroda, nominacja dla reżysera. Niestety nie udało się nie zdobyć, ale czasami jest tak, że czasami nominacja, zawsze nominacja jest dużo bardziej ciekawa niż, niż nagroda, bo wiadomo, że z, no, z nagrodami to już jest różnie. Tutaj ciekawostka jakaś, niewielu wie, ale w wersji powrotu do Jedi Wader po zdjęciu hełmu ma brwi, a w nowszej wersji je usunięto. No ale to wiadomo, że George Lucas ma schizę na punkcie efektów specjalnych i czasami, krótko mówiąc, przesada. Tutaj pytanie, które naprawdę było wcześniej, ale odpowiedzmy na nie jeszcze raz. Co sądzisz o charakteryzacjach, kreacjach Johnny'ego Deppa? Na przykład uwielbia Martens Edwarda Nożycorękiego. A on rzeczywiście, jeżeli chodzi o filmy Tima Bartona, to on tam zawsze jest jakoś zrobiony, bo to nieważne, czy to jest Edward Nożycoręki, czy to jest Willy Wonka, czy chociażby jeździec, jeździec bez głowy. No to rzeczywiście Mhm. i to są głównie kreacje tej, tej pani, winil, która jest dla mhm. mnie e, a, abso, a, absolutnym guru i w ogóle chodzącym Bogiem, także em, wszystkie, no tam sam wymieniałeś, że em, Piraci z Karaibów, em, Johnny, Johnny Depp w Edwardzie Nożyco Rękim, em, Beetlejuice, em, także wsz, wszystkie, wszystkie kreacje Edwarda mi się podobają, najbardziej chyba mi się podoba jednak Swiggy Todd, słynny to a, no, a czekaj, to wyszło. Dark Shadows, tak? To jest taki film yy, Tima Bartona. Też, też oczywiście z Johnny Deppem, bo to wiecie, to jest tak, że reżyser ma swojego lubynego aktora. Yy, Richard Donner, Mel Gibson. Wiadomo, wiadomo jak, yy, jak jest. No i przy okazji Tim Barton, y, Johnny Depp. Yy, Ada pyta, czy taka charakteryzacja jak na przykład twarz Jasona Warhisa to jest ten, y, ten y, t, y, zabójca z piątku y, jest trudna do zrobienia? I to powiem Ci szczerze, zanim jeszcze odpowiesz, ja mi chciał, powiedziała dawniej, Domyślam się, że lata 80. i dziś. Czy rzeczywiście to dzisiaj jest dużo? No to myśl że technologia poszła, poszła kosmicznie do przodu i pewnie jest dużo łatwiej teraz, ale jak to jest? Wydaje mi się, nie jestem w stanie powiedzieć, jak to było w czasach, kiedy, 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 kiedy te, te filmy powstały. Wydaje mi się, że teraz to naprawdę nie jest trudne. Teraz wszystko, mamy wszystko mamy nawet drukarki 3D. Także, także mi się wydaje, że teraz naprawdę coś takiego nie byłoby trudne. No chyba, że ktoś jest wyjątkowym perfekcjonistą, jeśli chodzi o, o reżysera i odrzuca po kolei wszystkie projekty. Oczywiście pozdrawiamy Jamesa Camerona i jego Avatar 2, który wyjdzie w 2088 roku. A propos perfekcjonistów, akurat kolejne pytanie od Krzysztofa, który dzisiaj jest bardzo, bardzo że tak powiem aktywny, bardzo nas to cieszy, słuchajcie czy charakteryzacja zajmuje się też nakładaniem gipsów, oczywiście jako charakteryzacji w sensie, że ktoś ma załamaną rękę? No domyślam się, że tak, że o, to, że o to chodzi, mamy rękę, czy nogę czy powiedzmy, jak Janek, jak Janek Kost, cztery pancernych klatka piersiowa jest w gipsie, wiadomo jak to jest myślę, e, że było to bardziej pod Mm -hmm. Było to bardziej kostiumy niż, 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 um, niż gips w sensie niż, niż makijaż. Mm -hmm. to, to no, 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 to, no to przynajmniej wiemy. O, dobre pytanie. Jak jest z charakteryzacją pod film czarno-biały? Przykładowo Vision, Visiona, chodzi o ten, o tego, ogarniasz, o dobra, do spoko, bo tak, tak. Gosia, Gosia to tak niekoniecznie w Marvelu, ona bardziej jest akurat y, mroczna. Visiona malowalna niebiesko pod dwa pierwsze odcinki, ponieważ to od niebieskiej farby lepiej odbijało się światło. Lepiej to, krótko mówiąc, wyglądało w filmie czarno-białym. Czy zdarzyło Ci się na przykład, mówi, że przy, przy filmach, może niekoniecznie, ale do jakiejś sesji fotograficznej, że nie wiem, y, o, no to, no, no to słuchamy. Um. Przede wszystkim cienie nakładane w czasie filmowania, domyślam się też, jaki zdjęć czarno-białych muszą być dużo głębsze. Czyli em, to, co widzimy na przykład teraz na Instagramie, te wszystkie modelki tak strasznie wymalowane mocno, to właśnie, to, to właśnie tak, taki typu, taki, tego typu makijaż potrzebujemy do czarno-białych zdjęć. Mhm. Em, Teraz, jeśli chodzi o film czarno-biały, to nie wiem, niemniej jednak sama brałam udział w sesji zdjęciowej, kiedy robiono mi zdjęcia filmu Mokrą Płytą. To jest technika z czasów wiktoriańskich. I nim poszłam do tego pana zrobić te zdjęcia, powiedział mi, które kolory mogę na siebie ubrać, a które nie. Mhm. I wymyśliliśmy sobie, że zrobimy Sugar School, to jest taki, taka, taka, taka czaszka z, z Meksyku, z czasów Halloween, tak jakby, dzień, dzień Zmarłych, te klimaty. Wymyśliliśmy, że zrobimy to i oprzemy się tylko na czerwieniach i na różach, bo one się odbijają jako szarości. Powiedział, że żółty kolor jest w ogóle niewidoczny, dlatego Vision, był pomalowany na niebiesko, bo jak pomalowali go na czerwono, to po prostu wyszedł czarny. Czyli wiadomo o co chodzi. Czyli to, to nie, nie tylko. Przy okazji Vision to jest w ogóle specyficzne, bo do pierwszych kilku odcinków, które były właśnie inaczej kręcone, używali specjalnych soczewek, żeby to wyglądało staro, że tak powiem, oświetlenia i tak dalej, i tak dalej. Widziałam Dokładnie... wszystkie. Proszę bardzo, no, żeby bardzo, bardzo ja też na czasie jestem. Teraz się używa w tym momencie LEDów, tak? To już zaś led wtedy się używało innego, więc tu musiało być zrobione wszystko, no bo wiadomo, Marvel ma bzika na punkcie dokładności i tak to tak to jest. Słuchajcie, przypominam oczywiście tym, że dopiero teraz się dołączyli, Pani i panowie, dzisiaj sobie rozmawiamy z gosią Megi Walsh na temat charakteryzacji w filmach. Dobrze wiecie, że to jest akurat jedna rzecz. Ja jestem też sam filmowcą, oprócz tego, że kocham filmy, lubię kręcić filmy i robię to już od 99 roku. 99 roku! Taki stary jestem, ale daję radę. I mieliśmy już wcześniej spotkanie z, z, z człowiekiem, który komponuje muzykę, czyli był Kamil Siewierski, był Sebastian, który był reżyserem, teraz jest z Gosia, niedługo załatwiam, próbuję załatwić aktorów próbuję jeszcze załatwić kilka innych fajnych osób będzie dobrze panie i panowie cykl się rozwija uwaga, Lincoln cwaniakuje to ja się pochwalę lekką wiedzą za ery filmów czarno-białych był pewien twór nie pamiętam tytułu, ale tak była transformacja czarownicy z człowieka w ochydę nie wiem o co chodzi nie mam pojęcia o, ale jest dralszy ciąg jej naturalny wygląd był pomalowany na czerwono, a jej obrzydliwy na niebiesko było za pomocą manipulacji kanałami kolorów stworzyć efekt transformacji. Czy w obecnych filmach takie coś jest opłacalne? Czy w obecnych filmach takie coś jest opłacalne? To już wydaje mi się, akurat jest bardziej sprawa techniczna, pewnie bardziej tak. trzeba było zapytać operatora od Lincoln. Za jakiś czas będzie u nas na naszym kanale na to wszystko wskazuje, że pani operator. Jakoś mamy Szczęście do y, Pani Prat. Bardzo dobrze. Jak ktoś jest kompetentny, to mnie nie interesuje, y, czy jest z Wenus, czy jest z Marsa. Wtedy zap zapytamy. O proszę bardzo. Czy często nakładasz wałki na włosy i robisz ludziom loczki? Nie. <grafy> KFK, tak dobrze. Czyli KFK, domyślam się, że jesteś, urodziłeś się po 99 roku. Wiadomo, wiadomo y, jak, to, y, jak to jest. Słuchajcie. Y, Mówiłem a wcześniej, z, z, z gościem spotkaliśmy się przy okazji, przy okazji y, filmu. Muszę dodać, filmu dzieciak. Wiesz, jak, co ty, tak czasami gadam z ludźmi i, i, i co, co robisz? A robię dzieciaka. Co? Nie, nie, spokojnie, film, film. Wiecie, po angielsku to jest infant. Tak naprawdę to nie jest dzieciak, tylko to jest bardziej to jest niemowlę. Ale z racji, tak. tego, z, z racji tego, że akurat y, no, mój syn wtedy miał jakieś półtorej roku, dwa lata, no to on już wtedy... Po angielsku on by już nie był niemowlakiem, Zresztą po polsku nie był niemowlakiem, był cały czas, że powiem, infant, więc tak to, tak, to, tak to jest. Ale spotkaliśmy się i rzeczywiście to był kawał dobrej roboty, bo ja powiem Wam, powiem wam tak, troszkę trochę polecę, Gosia, samo samochwałą, samo samosieją. mój kanał, kto mi zabroni? A jak? Kiedy kręciliśmy, no oczywiście Predatora, to pamiętam, że byłem, jednego dnia nawet kręciliśmy, mieliśmy dzień zdjęciowy, 20 godzinny. Zresztą przy okazji kręcenia Dzieciaka też byliśmy super świetni w tym aspekcie. I y, pamiętam, że po, po czterech dniach zdjęciowych, ja po prostu przeszedłem do domu. I ja straciłem głos. Nie mogłem mówić to, co teraz mówię. To jest krzyk w porównaniu z tym, co było wtedy. I straciłem y, głos. A przy okazji, y, przy okazji, właśnie filmu Dzieciak, rzeczywiście ekipa była bardziej. Może nie rozbudowana, bo mniej więcej ilość osób była taka sama, ale była bardziej uwaga, gosia pochwalecie, bo jak zasługujesz to oczywiście, była bardziej zawodowa. To znaczy, wszyscy mieli jakoś bardziej ogarnięte, że ty robisz to, ty to elegancko w porządku, i tak na dobre ja w tym się nie musiałem zajmować. Mówisz, że robisz dużo charakteryzacji do zdjęć. Czy gdy masz do czynienia z twórcami, no, niezależnie, czy to jest zdjęcie czarno-białe, kolorowe, czy to jest film, czy twórcy, czy to w ogóle jakaś jest zależność, dają ci. Duże pole manewru, czy raczej w większości przypadków masz, to ma wyglądać tak, 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 i nie, od, nie odstawa mi od tego ani o centymetr, ma być dokładnie tak, jak ja chcę? Czy rzeczywiście reżyser mówi, słuchaj, on ma mieć krew tutaj, tu ma mieć złamany nos, a jak to zrobisz, to, to, to już zależy od ciebie, albo po prostu pomalujemy go tak, to jest. Jak to jest z Twojego doświadczenia? Naprawdę zależy od osoby, zależy od tego, czego wymagają. Pamiętam. Kiedy pracowałam przy pokazie mody, pani chciała, aby te, te makijaże były bardzo mroczne. I bardzo się zasugerowałam makijażem Alice Cooper. Robiłam wszystkim takie jakby łzy czarne. No i, i, i ona przychodziła ta pani i jeszcze więcej, jeszcze ciemniej, ciemniejsza szminka. <grym> Po, to tak, za, tak, za, tak zależy, naprawdę zależy od osoby, a są osoby tak jak, tak jak ty w sumie, które mają, mają zdjęcie i, i okej, okay, nie interesuje mnie jak, ale zrób to. Mhm. Bo, tak, tak jak tutaj pokazywałem wam y, wcześniej, czyli też odjadę kamerą, ja pokazywałem wam tutaj wcześniej, to akurat y, to, jest, to, jest, to jestem ja i tutaj jest y, 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 William Komika. To wszystko akurat było zrobione przez, y, przez Lindsay. Ona akurat nie pracowała z nami przy tym projekcie. Dziś tutaj powinien mieć zdjęcie, ale mam nawet, jak tutaj na, nakłada wszystko i czym się sugerowaliśmy. Ale o takie mam ładne zdjęcie, gdzie będzie bardzo ładnie widać. Mój, mój makijaż i zobaczycie, jak wtedy właśnie wyglądał nasz tytułowy dzieciak. Więc tak je ja bardzo ładnie wyglądałem, tak wyglądał wtedy mój syn. I to też było, że tak naprawdę na zasadzie ping-ponga ja mówię: Ja potrzebuję to, a Lindy mówi żebym tak, 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 tak. Więc Gosia miała o tyle, o tyle łatwiej, że kiedy już, przyszła, kiedy już przyszła na plan, kiedy dołączyła do projektu, ten pomysł był już skrystalizowany. Więc tak naprawdę no, nie dałem jej. Nie dałem jej rozwinąć skrzydeł, po prostu taki jestem, taka jestem bestia. Słuchaj, tutaj jeszcze jest, jest kilka pytań i będziemy pani i panowie powoli kończyć, bo już dochodzi dziesiąta, a jutro, znaczy jedenasta w Polsce, dziesiąta w Irlandii, a jutro niektórzy niektórzy musimy iść do pracy niestety. Kiedy to niemowlę będzie można w końcu zobaczyć na naszym kanale. Powiem ci w ten sposób: PWP na razie jest na festiwalach, krąży, a większość festiwali nie życzy sobie, wręcz powiem, nie, nie pozwala, żeby film był dostępny online. Kiedy się skończy, zrobimy odcinek, gdzie, gdzie, gdzie wam pokażę, zrobimy odcinek, gdzie odpowiem na wszelkiego rodzaju pytania. O proszę bardzo, Agata Harkness, oh, cześć, a propos, a propos Wanda Vision. Hmm. A co jeśli film założenia jest w dwóch wersjach, kolorowej i czarno-białej? Da się wyważyć jakiś środek między oryginalnymi zdjęciami a czarno-białym filtrem? Czarno czy, to, czy, to są, czy to są dwa osobne makijaże? Czy specjalnie robisz wtedy makijaż pod, pod zdjęcia czarno-białe i podobny, który ma wyglądać tak samo, że tak powiem, w zdjęciach kolorowych? Tak, to są dwa osobne makijaże wtedy. Mhm. Dwa osobne makijaże. M makijaż pod zdjęcia czarno-białe będzie dużo cięższy, a ten do, do, do normalnego filmu kolorowego e, będzie taki normalny. Pamiętajcie też, że w tym momencie teraz jak mamy wszelkiego rodzaju kamery 4K, 8K, no to to już się to robi teraz ekosmos, więc to jeżeli chodzi o kolor, to to będzie wszystko uchwycone. Jeżeli chodzi o czarno-białe filmy, no to naprawdę mamy odcienie szarości, krótko mówiąc, co tu dużo mówić, więc no, troszeczkę inaczej to musi być. Lincoln pyta, czy taką charakteryzację do typu przemian bez efektów, to co mówił właśnie dwa kolory, byłaby ciężka do zrobienia teraz? Nie, myślę, że myślę, że nie, no, teraz w sensie, że, że to jest tą nowoczesną technologią, myślę, że nie że że, 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 że jeden makijaż by wystarczył ale te, te, te produkcje, które teraz wychodzą on, on, oni nie chcą jednego makijażu. Oni chcą 20 osób, robienie, które robią jeden makijaż i 40 które robią następne. Także to są wielkie pieniądze i nikt się nie będzie bawił w robienie jednego makijażu. Okay. Kfk. Pytam właśnie dlatego, ponieważ Snyder Cut, czyli najnowa wersja Ligi Sprawiedliwości, ma mieć czarno-białą wersję, więc raczej osobnych zdjęć nie robili. No to nie będzie dużo zabawy, domyślam się, cyfrowo, cyfrowo, cyfrowo przeprowadzone. Pewnie będzie troszkę retuszu. Skoro potrafili całego Stepen Wolfa na nowo, że powiem, pokazać, no to wiadomo, jak to jest. Słuchajcie. A, a czy, czy tam, ja, ja, nie jest, ja, ja, ja nie jestem pewna, czy tam przypadkiem nie, nie grają głównie mężczyźni? No w sumie tak, no, ale też pojawia się Amber Heard w, 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 w części, że Aquamena. No jest oczywiście Wonder Woman, czyli Gal Gadot. Więc, a czy to ma, czy to ma jakieś znaczenie w sensie mężczyźni, kobiety, jeżeli chodzi o. No, o, o, makijaż męski makijaż, makijaż? Makijaż, makijaż, jest, jest, jest inny. Um, myślę, myślę, że Gal Gadot, czy, czy ta lubiana przez wszystkie kobiety pani, Amber. Um, <laughs> Um, Wiemy myślę, czemu że... i pozdrawiamy Johnny'ego Deba. Um, my, myślę, my, myślę, że jednak bawiliby się w dwa różne makijaże. Hmm. Czyli, czyli do tego stopnia, czyli tak dosyć poważnie. No widzicie... Wiadno jest. Czym jest film pełnometrażowy? Pełnometrażowy film to jest film, który ma więcej niż 46 minut. Taka jest oficjalna, oficjalna wersja. Wszystkie filmy, powiedzmy 80-90 minut, 2-3-4 godziny to jest film pełnometrażowy. Jeżeli coś ma mniej niż 46 minut, 45-50 to jest ciągle krótki, krótki metraż, krótka, krótka forma. Także o to, o to chodzi. Tutaj jeszcze było pytanie... Jak się robi makijaż, tak by była cała innego koloru. Na przykład Jim Carrey, w przypadku Jim Carreya, całego na zielono. To myślę, że chodzi o Jim Carreya w filmie Maska. Ja z tego co się orientuję, tam po prostu była maska. E, on był pomalowany na zielono. On był pomalowany na zielono, z niego była maska? Tak, on był pomalowany na zielono. Miał nałożony. Miał nałożoną bazę, żeby chronić jego skórę, bo tak jak mówię, skóra musi oddychać. On nie mógł mieć tej farby od razu, bo wszystkie pory byłoby widać i nie wytrzymałoby kręcenia aby to, nie wiem, dziesięciu godzin. Także miał bazę prawdopodobnie zrobioną z jakiegoś silikonu czy, czy, czy... nie mam pojęcia naprawdę, z czego mogła być taka baza zrobiona. I na to to była nałożona farba. A widzisz. No czyli, czyli pewnie tam dołożyli mu kilka rzeczy do, do, do czoła, żeby to wyglądało bardziej zawodowo, ale tutaj, no widzisz. Człowiek się całe to, życie. Że dużo rzeczy było komputerowo zrobionych, e, oczywiście. Tak, ta, ta, bo nie ta, i... Te sprawy, że wyglądał jak wilkam, gwizdał z, z daleka ta, tą całą tak, ta. Dużo rzeczy było komputerowo zrobionych, ale zasadniczo każdy, każdy makijaż zaczyna się od zwykłego makijażu. Na przykład jak Bill Skarsgård był em, na, przesłuchaniu, em, na, 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 na przesłuchaniu. Na przesłuchaniu, na rozmowie. Mhm. Na rozmowie em, em, do filmu To. Nałożono mu taki zwykły, najzwyklejszy makijaż klauna, aby tylko zobaczyć, jak on, jak, jak, jak on potrafi zagrać ten makijaż. Mhm. Także myślę, że, że może i była maska w niektórych scenach maski, ale w większości on był pomalowany. A żeby było śmiesznie, panie i panowie, jeżeli pamiętacie to i ten Bill Skarza, co mu tak oko uciekało, to nie jest żaden efekt komputerowy, to jest on. On tak potrafi. tak. On tak umie normalnie gadać sobie. to Po prostu coś, coś niesamowitego. Coś niesamowitego. Słuchaj, na koniec chciałem cię zapytać, jak, jak to, jest? O, to jeszcze jedno jest, jeszcze jedno pytanie przeczytam, jak, jak to wygląda w przypadku malowania nie tylko twarzy, na przykład Drax ze Strażników Galaktyki. Kojarzysz? To, tak, tak, tak. To się robi um, takimi spryskiwaczami. Sprayami. Nie. Nie. Airbrushing. To się nazywa airbrushing. I to się wkłada takie pojemniczki do takiego małego e, sprayu, i to jest taka maszynka, i się robi tym maszynkami. I ja, tak się też robi nie. awatara. Czyli, czyli krótko mówiąc, potem jak potrzeba było nałożyć na to dokładnie tam jakieś hieroglify czy coś, to oni to brali ręcznie, malowali wszystko już A, tak, tak, na, tak, na, tak, na, na, na nałożony już kolor wcześniej, tak? Aha, no tak. Czyli, czyli wiadomo, jak to, jak to jest. Słuchaj, czy widziałaś, bo chciałem cię jeszcze na koniec zapytać o charakteryzację, o nominację do Oscara jeżeli chodzi o charakteryzację, jest pięć filmów nominowanych, nie widziałaś nic pewnie, Emma, Elegia dla bidoków, Marini, Matka Blusa, Mank oraz Pinocchio. Czy widziałaś którykolwiek z tych filmów? Z tych, Filmów. Słyszałam o Pinokio do tej pory, tylko. Co, jeśli chodzi jest... o makijaż, mhm. że, że, że warto zobaczyć, jeśli chodzi o makijaż. O proszę o bardzo, Link, Lincoln już biegnie z pomocą. Spryskiwacze do retuszu po polsku, tak się mniej więcej nazywa to. Dziękuję to, to ślicznie. Także bardzo, bardzo wiemy. Słuchajcie, panie i panowie. Dzisiaj naszym gościem, ale zanim się jeszcze pożegnam, a bo byłbym zapomniał, bo ja jestem oczywiście, wiadomo jak jest, zanim się jeszcze pożegnam, chciałem podziękować Wam, Wam wszystkim i tym, którzy wspierają ten kanał na patronite na wspieracie przez donate'y, przez super czaty i tak dalej i tak dalej. Dziękuję wam bardzo, bo to dzięki wam yy, wysprawiacie, że ono rośnie. Wiadomo, w tym momencie we środę jest cykl kultowe horory, w piątki pojawiają się nowe recenzje. W niedzielę mamy ciekawych gości. Już niedługo yy, rusza cykl Potworne Filmy, który co poniedziałek będę wam prezentował. Zacznę od Godzilla i tak, obejrzałem pierwszą godzinę z 1954 roku. Wow! Czego ja dla was normalnie nie robię? Jeżeli to nie zasługuje na łapę w górę, to ja nie wiem, co zasługuje. Słuchajcie, naszym gościem dzisiaj była charakteryzatorka. Chyba tak, tak y, 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 ujmiemy to w ten sposób, Gosia Megi Walsh Gosiu, dziękuję Ci bardzo, że byłaś dziękuję razem z nami. Bardzo. Czy dziękuję bardzo. Masz... Dziękuję bardzo wszystkim za cierpliwość i za to, że, że wysłuchiwali mo, mojej, po, mojego połamanego języka. Super, było nam bardzo miło i mam nadzieję, że widzimy się znowu za czas jakiś przy okazji, no już nie dzieciaka, a tym razem przy okazji mojego pełnometrażowego filmu, czyli pod tytułem roboczym Wybory, ale nie wybory w sensie polityka, tylko wybory, których dokonujemy. Panie i Panowie. A. Będzie będzie ciekawie. Cześć Gosiu, dzięki za, za dzisiejszy wieczór. Dobranoc. Panie i Panowie, Gosia, Megi, Maggie, Maggie Walsh. Jak widzicie, Dokładnie wiecie, że ja się z wami spotykam, bo to jest, filmy to jest moja pasja. Tak samo macie tutaj dziewczynę, która robi kurs, wydaje na niego no w miarę ogromne pieniądze i robi to z pasji. Nie, bo, nie dlatego, że jakiś Maksymilian Faktorowicz, nie, to jest po prostu pasja, to jest miłość. I takich właśnie ludzi, którzy mają pasję do filmu, którzy mają pasję do tego, co robią na tym kanale, bardzo, bardzo lubimy. I w tym momencie dziękuję bardzo, dziękuję bardzo, dajcie mi więcej pracy, piszę, piszę pisze Lincoln, jak najbardziej, oczywiście, że tak, Agata pisz pyta jeszcze, czy będzie jeszcze jakiś live robił z półrybem, oczywiście, że tak, jak najbardziej, gadałem dałem półryb, oczywiście to Marcin z kanału Kocham Kino, umówiliśmy się, że będziemy się spotykać cyklicznie, tylko nie, że cyklicznie co miesiąc czy co dwa, czyli powiedzmy, umówimy się bardziej cyklicznie co kwarto, co pół roku, żeby też Wam się oczywiście nasze twarze nie umówiły. Już niedługo będzie, kto będzie, Daily Lincoln, który znaczacie, będzie 25 kwietnia, przed nim będzie jeszcze Michu z kanału Aberracje, pojawi się Szymon z kanału Język filmu, więc rzeczywiście troszeczkę tego będzie fajnych mnóstwo gości, a kogo ja wam to jest szykuję, to normalnie nie macie pojęcia, ale to rzeczywiście osoby są fajne i, i takie, które coś wnoszą, no bo słuchajcie, łatwo byłoby zadzwonić do agencji jakiejś aktorskiej, castingowej, czy jak tam zwał, tak zwał i powiedzieć: "Słuchajcie, daję, macie tutaj Tysiąc zeta, i dajcie mi to jakiegoś aktora na, na pół godziny, sobie pogadam, ale ja wolę spotkać się z osobami, które chcą przyjść, bo nie będę ukrywał, nie jedną osobę już zamówiłem, nie, nie, nie tego słowa nie jedną osobę już poprosiłem, czy miała, miałaby ochotę pokazać się w programie. I gro osób nawet się nie odezwało, więc ja o tych Wam osobach nie mówię, ale są ludzie, którzy chcą przyjść na kanał. No wiadomo, jakby kanał miał na przykład 400 tysięcy subów, to pewnie. Każdy by, się, każdy by się chętnie pojawił, bo to wiadomo, dobra, dobra e, e, reklama. Więc wiecie, jak jest, tak, misiu, tak, KFK-misiu będzie, pojawi się za czas jakiś. A z mojej strony, Panie i Panowie, to wszystko. Dziękuję bardzo. Oczywiście pamiętajcie o tych wszystkich łapkach w górę, w subach. Ja, dokładnie wiecie, ja tam czasami, czasami o tych rzeczach y, pamiętam. My widzimy się y, we środę, Panie i Panowie, przygotujcie się naprawdę, przygotujcie coś mocnego do picia, takąś mocną kawę albo herbatę, bo wjeżdża teksańska masakra, mimo że będę mówił teksaska, ale teksańska masakra piłą mechaniczną część czwarta, czyli to jest ta część, w której pojawia się Matthew McConaughey oraz René Zelweger. Widziałem dzisiaj tę recenzję i po prostu powiedziałem Wam, co mi się cieśnie na usta, ale nie chcę, nie chcę rzeczywiście jechać hardkorowo. To będzie we środę, w piątek wiedzie 10 najgorszych filmów 2020 roku według was, czyli druga część głosowania, które, które było, a w niedzielę widzimy się po raz kolejny na żywo, więc do zobaczenia, Pani i Panowie. Cześć!